Witam wszystkich widzów. Zapraszam na kolejny jesienny biwak. Troszkę późno zacząłem swój sezon biwakowy, no ale lepiej późno niż wcale. A to z tego powodu, że właśnie mam remonty, przenoszę się, zmieniam miejsce zamieszkania. No i powiem wam, że mam Kongo w domu, a wszystko robię sam. Tu macie przebitkę. Krótko, jak to wygląda. No, także szukam sobie wymarzone miejsce biwakowe. No i myślę, że już mam. Być możliwe, że w oddali słyszycie samochody. Bo niestety ten fajny las przecięła droga szybkiego ruchu. Idealna jesienna pogoda. Świeci słońce. Temperatura gdzieś tam z 15 stopni. W nocy ma być 6. Ja zabrałem swój w sumie stary sprzęt. Bo zabrałem śpiwór Wojska Polskiego jesienny. Nie wiem, jak z komfortem będzie. Czy on w ogóle ma jeszcze... trzyma swoje właściwości cieplne, bo już trochę lat ma. A kupiłem go, nie wiem, z ile lat temu, z 5. No i jak go kupiłem, to on już w sumie miał z 2 lata od produkcji. No i chciałbym jeszcze wam coś powiedzieć odnośnie przyszłości biwaków na kanale i jak wy to widzicie i jakie są moje przemyślenia na ten temat. Ale to dopiero jak się rozbije. Dzisiaj będę spał pod plandeku 3x3. Jeszcze zapakowaną. Zastosowanie w budownictwie, rolnictwie, gospodarstwie domowym idealna dla miłośników biwakowania oraz survivalu jako tarp turystyczny. W takim jakimś tam maskowaniu wojskowym. Krzyżaki. Ten las jest trochę tutaj taki rzadki, więc myślę, że zrobię zadaszenie wolno stojące. Tylko muszę jakiegoś badyla znaleźć. No i takie właśnie hałasy. Ja nie wiem, czy to był dobry pomysł, że wybrałem ten las. Szukamy kija. Kiju, kiju. Coś takiego. Teraz o co mi chodzi z przyszłością biwaków na kanale? No, przyznam się szczerze, że się wypaliłem w tej formule. Oczywiście zachęcam do debaty na ten temat w komentarzach. Jak wy to widzicie? Czy jest jeszcze sens nagrywać biwaki? Bo w moim przypadku, no... sprzęt jest praktycznie cały czas taki sam. Ja nie jestem żadnym tam sprzętowcem.
ta karimata, która jest ze mną już nie wiem ile lat, z 10 na pewno. No jeszcze ją brałem, kupowałem za czasów ASG, jak jechaliśmy na zlot. No, nieważne. Także, no mówię, no sprzęt za bardzo się nie zmienia. Dlatego mam wrażenie, że no po prostu każdy inny biwak będzie się różnił, nie wiem, daniem. Choć wiadomo, że zawsze musi być boczek. Czyli kolejna zmienna odpada. No i co, może zmienić się las. Zazwyczaj staram się rozbijać w trochę inny sposób. No i to w zasadzie tyle, no. Ogólnie układ takiego filmu no jest zawsze taki sam. No i właśnie to już nie daje mi takiej frajdy właśnie nagrywania tego. Zdecydowanie wolę właśnie wyprawy jakieś rowerowe, gdzie po prostu zwiedzam sobie jakieś nowe tereny, jadę przed siebie. Trochę się męczę, walczę ze sobą, ze słabościami, z pogodą. No, a tu po prostu sobie siedzę i kontempluję o niczym. Choć nie powiem, też tak lubię. Chociaż niekoniecznie do kamery. Dlatego możecie właśnie przekonać mnie w komentarzach, czy jednak warto nagrywać te biwaki, czy ograniczyć je do minimum. Jedyne biwaki to na pewno będą zimowe, no bo... Albo to jest zawsze niesamowite. Wstawać rano, gdzie leży sobie śnieżyk. Zawsze na mnie bardzo duże wrażenie robi. No i właśnie to bym nagrywał. Zachęcam do debaty. A ja muszę pozbierać standardowo właśnie opał. Jakieś tu miejsce na ognisko zrobimy i robimy obiad, o kolację. Nie zgadniecie, co będzie. W ogóle z tego wszystkiego wam nie pokazałem schronienia. Na środku podparłem kijem. A tak, żeby po prostu ten materiał tak nie opadał na mnie. Miał więcej miejsca w środku. No i co? I taka plandeka za... Nie wiem ile on kosztowała, za 20, pewnie 30 zł, już nie pamiętam, bo kupiłem jakoś na początku roku. No i oczko już się popsuło. W ogóle była jakaś wada. W tym oczku, gdzie to jest? Plecak leży na tym. Oczko było, oczka nie ma. Zebrałem. No i tak na razie sobie siedzę. Dochodzi 18 godzina. No i myślę, że gdzieś przed 19 rozpalę ognisko. No trochę jestem zły, że wybrałem. Nie wiem czemu. Te miejsce właśnie zbyt blisko drogi. Cały czas w tle słyszę samochody. Choć już natężenie ruchu się trochę zmniejszyło, ale to nie jest to, co tygryski lubią najbardziej. Czyli właśnie taki jesienny pomruk lasu. A nie pomruk silników. Jeszcze tak sobie siedzę, właśnie myślę odnośnie tych biwaków, tego nagrywania. No i właśnie tego, że nie jestem właśnie sprzętowcem. No mógłbym wam pokazywać na przykład jakieś tam, nie wiem, latarki nowe, jakieś pompki, młynki do kawy, jakieś
nie wiem, solarne powerbanki, nie wiem, no co Chińczycy co chwila coś wypisują. No ale to chyba nie o to chodzi. Zresztą w ogóle ludzie, mam wrażenie, są uczuleni na takie współprace. Już wystarczy, że mam jedną konkretną, a nie tam takie nie wiadomo co. No i oczywiście dalej zachęcam do debaty w komentarzach. Chłodno się robi, chłodno się robi. Ale złamię zasadę prawilnego bushcraftu i rozpalę ognisko zapalniczką. Co to jeszcze? Pszczoły latają. Punktualnie 19, ale już czuć, że się chłodno robi, że już wymagane było to ognisko, że dam się tutaj rozpalić temu. Także czekam, aż się zrobią żary. I zaczynam robić swoją obiadokolację. A będzie... Co będzie? Będzie boczek, batat, papryka, cebula. No i przypraw żadnych nie wziąłem. No, ale to będzie po prostu zamknięte jakby w folii i wrzucone do ogniska. Także nic skomplikowanego. Mam wszystkie składniki już rozłożone. Także teraz pozostaje mi to tylko obrać, pokroić, wrzucić do folii i gotowe. Ja już dawno tak nożem nie obierałem jakiegoś ziemniaka, to akurat batat jest. Wiecie, teraz są takie obieraczki, także bardzo łatwo można obrać cokolwiek. Wyszedłem z wprawy. Jeszcze bym zapomniał, ser.
trochę mam oszukane te żary, ale jakby z dwóch stron palę ognisko, a u góry mam takie przypalone patyki. No i mam nadzieję, że mi się to zrobi. A raczej na pewno, bo tu jest mega gorąco. Mam odcisk od lampki. Warto nadmienić, że aluminium jest szkodliwe. Dobrze, że takie dania jem raz na 3 lata. Prawdopodobnie całe te aluminium wypociłem na rowerze. Jeszcze 40 minut. Idę jeszcze pozbierać jakieś patyki, żeby ognisko rozpalić, bo będzie problem. Gdzieś zapodział mi się mój spork drewniany, w sumie bambusowy on był. Miałem też plastikowe, to się stopiły. No od jakiegoś czasu po prostu brałem zwykłe łyżki kuchenne. No ale właśnie byłem w sklepie ostatnio wielobranżowym i zauważyłem, że są fajne łyżki. Tylko zazwyczaj te drewniane, one są dosyć takie płytkie, a właśnie tam mieli taką łyżka szwedzka się nazywa ogólnie. Koszt 2,5 zł. No i właśnie jest taka dosyć głęboka. Dlatego ją wybrałem. I teraz będzie moim wiernym kompanem we wszelkich wyprawach. No, obciąłem ją, spersonalizowałem. Teraz ta łyżka jest w wersji ultralight. No nie zrobi się to chyba. Już przed chwilą szedłeś. Nie udawaj. Następny udaje. No, zapach jest obłędny. Papryka się trochę przyjarała, ale chyba jest okej. Chyba następnym razem ser będę kładł na samym końcu, bo się tu mocno przyjarał.
trochę brakuje soli. A gdzieniegdzie jak wyłowię boczek, to jest bardzo dobre. O. Jednak przemarzłem. No tak z 70% nocy było ciepło, a potem już musiała temperatura spaść i niestety śpiwór nie dał rady. Jesienny. A najpierw było mi zimno stopy, a potem to już po całości. No i co? I taka trochę przykra niespodzianka. Mój niezawodny materac ze sklepu na D puszcza powietrze. Nie wiem, jak to się stało. Nie wiem, czy tu zawór coś. Raz dopompowałem, no ale potem już spałem na karimacie, bo nie będę co chwila się budził i dopompowywał. Rześko i to bardzo. A tym bardziej, że jeszcze przemarzę. Mam nadzieję, że kawa mnie rozgrzeje. Dobra, robimy kawę, co się rozgrzeje, bo... Dobra, na śniadanie suchary bieszczadzkie, które mi zesmakowały w Bieszczadach. Jakaś tam mielonka, drobiowa szynka. Dobra, nieważne. W ogóle tak na jesieni trzeba mieć dosyć stalowe nerwy, bo te liście, w sumie jeszcze jak ta plandeka nie była mokra, to liście po prostu jakby zjeżdżały po tej plandece i tak to było słychać, jakby ktoś palcem tak ci jechał po tarpie. No i spadające liście i żołędzie właśnie takie, taki szelest całą noc robiły. W ogóle jeden żołędź mnie obudził, bo no po prostu tak przypieprzył w plandekę, że no jakby ktoś typowo rzucił w niego. Nie wiem, może ktoś rzucił. No i właśnie mnie to obudziło, bo się wielki hałas zrobił. No ale potem też
potem już było ok. Gazówka jeszcze chodzi, że mi trochę ciepła dać, bo zimnawo. O, nie ma tak ciepła kawa w zimnym lesie i mglistym. W ogóle widzę, że mi się coś rozpruło. No ale teraz już posiadam umiejętności krawieckie, a wtedy nie posiadałem. Tak więc wypijam swoją kawę i żegnam się z wami. Oczywiście zapraszam do debaty w komentarzach odnośnie przyszłości biwaków na kanale. No zimowe będą na pewno. A takie właśnie najzwyklejsze jak ten dzisiejszy, to już niekoniecznie. Było ognisko, tam był tarp, obóz zamaskowany, więc mogę ruszać do domu. Grzyba znalazłem. Ja nie wiem, czy to trochę słabo się znam na grzybach. Ja nie wiem, czy to nie jest borowik czasem. Także dzięki, że dotrwałeś do końca tego filmu i zapraszam na kolejne. Na razie. Rękę mam zajętą. Ktoś mnie goni. Już teraz jak przyniosłem się na swoje, to na mielonkę mnie tylko stać. To się wytnie.